W Japonii, żeby kupić coś polskiego, wystarczy pójść do sklepu Donki, bardzo popularna sieć sklepów w całej Japonii, i w tym sklepie można kupić praktycznie wszystko, od takich totalnie dziwnych rzeczy, po właśnie żywność i po rzeczy dla dorosłych. Ale ja o tym nie wiem. Co w tym sklepie można kupić polskiego? To chyba jest dość jasne.